Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej rozmowie z cyklu RODM Online, tym razem dziesiątej już w tym 2021 roku. Moim i Państwa gościem jest pan profesor Michał Balcerzak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Gość jest nieprzypadkowy, a to z uwagi na sytuację, która miała miejsce 24 czerwca bieżącego roku, kiedy to większością 135 głosów został pan profesor wybrany członkiem Komitetu Narodów Zjednoczonych do spraw likwidacji dyskryminacji rasowej na czteroletnią kadencję w latach 2022-2026. Staram się państwu przybliżyć działalność tej mało znane, tego małego znanego ciała traktatowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, ile jeszcze w zakresie dyskryminacji i przejawów tej dyskryminacji i nietolerancji pozostało do zrobienia. Tylko o woli przypomnienia powtórzę, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi to część sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która zajmuje się promocją polskiej polityki zagranicznej. Projekt w latach 2019-2021 jest prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich, a współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Odsyłam do naszych mediów społecznościowych, jesteśmy obecni na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. Jeszcze raz serdeczne gratulacje wyboru do tego właśnie ciała Komitetu Narodów Zjednoczonych. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie takie podstawowe, czymże ten komitet jest. On nie jest tak popularny jak na przykład Rada Bezpieczeństwa ONZ, którą jednoznacznie kojarzymy Organizację Narodów Zjednoczonych. Proszę przybliżyć państwu funkcję i zadanie tego ciała. No oczywiście. Bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezwykle przyjemnie. Otóż nie ma wątpliwości, że jeśli chodzi o Organizację Narodów Zjednoczonych, pewnie najbardziej kojarzymy te organy, o których które znamy z mediów czy z procesu edukacyjnego. Rada Bezpieczeństwa jest organem głównym Narodów Zjednoczonych, obok kilku innych, i że siłą rzeczy jest to dużo bardziej rozpoznawalne ciało. Komitet, o którym chciałem kilka słów powiedzieć, ma zupełnie inny charakter. Ale zacząłbym od tego, że rzeczywiście struktura Organizacji Narodów Zjednoczonych no, jest dość zawiła, jeśli się tak wgłębimy w szczegóły. Jeśli chodzi o ten dział dotyczący ochrony praw człowieka, czyli jeden z celów statutowych Narodów Zjednoczonych, to jest wprost wymienione w Karcie Narodów Zjednoczonych, no cóż, tutaj też mamy pewne organy takie polityczne, które się tym zajmują. Zresztą te organy główne Narodów Zjednoczonych jak najbardziej też, mimo że Rada Bezpieczeństwa, o której pan wspomniał, no przede wszystkim zajmuje się czuwaniem nad światowym bezpieczeństwem, ale generalnie wręcz każdy organ główny ONZ też ma tutaj pewne kompetencje. Kiedy pójdziemy dalej, to zobaczymy, że jest też taki organ wyspecjalizowany ONZ, również o charakterze politycznym, czyli Rada Praw Człowieka. Ona zastąpiła w 2007 roku Komisję Praw Człowieka i to jest generalnie najważniejszy organ, jeśli chodzi o tę sferę polityczną w Narodach Zjednoczonych, która dotyczy praw człowieka. Natomiast jest do tego jeszcze pewien katalog pewnych ciał, struktur, organów, które już nie są bezpośrednio umocowane w Karcie Narodów Zjednoczonych, tylko w innych traktatach. Ponieważ tak, Rada Praw Człowieka, no to jest organ, który, że tak powiem, jest pierwszoplanowy w tej sferze. Ona ma też swoje oczy i uszy. To znaczy, chodzi mi tutaj o taki system tak zwanych specjalnych sprawozdawców. My nazywamy to specjalne procedury Rady Praw Człowieka. Jest dosyć sporo tych specjalnych sprawozdawców. Są też takie grupy robocze. I to jest ten sektor specjalnych procedur. Natomiast już dochodząc do sedna odpowiedzi, istnieje też coś, co nazywamy komitetami traktatowymi tego systemu. To nie są organy polityczne, tylko organy eksperckie. One zostały umocowane w traktatach. Generalnie tych komitetów jest 10, właściwie 9 plus podkomitet, który się zajmuje wizytowaniem miejsc detencji. I co do zasady, polegało to na tym, że państwa tworząc biur traktatów z dziedziny praw człowieka, również zastanawiały się nad tym, no, co zrobić, aby zapewnić rodzaj monitoringu, pewnego nadzoru, kontroli. To jest też tak, że państwa, kiedy tworzyły ten system w latach najpierw 60., potem dochodziły kolejne traktaty, chodziło też o to, że państwa chciały, żeby ktoś czuwał nad wykonywaniem postanowień, tylko też, no cóż, nie zdecydowały się na to, żeby to były organy na przykład o charakterze sądowym. Mamy Sąd Światowy, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, zupełnie inna historia.
Natomiast tak, komitety nie są sądami, to są organy eksperckie, które mają monitorować wykonywanie postanowień poszczególnych traktatów, mają przy okazji jeszcze inne kompetencje, o których może za chwilę. I ten komitet, o którym dziś, mam nadzieję, chwilkę porozmawiamy, to komitet, który powstał na podstawie Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. To był taki jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy traktat z tego katalogu, który został przyjęty w 1965 roku, otwarty tam do podpisu na początku 1966. Czy był pierwszy, czy nie, to jest jeszcze inna historia, bo można też powiedzieć, że konwencja o zakazie, o ściganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa 1948, to też jest bardzo istotny traktat, też dotyczy praw człowieka, z tym, że akurat tam nie powstał żaden osobny komitet. Ale reasumując tę kwestię wstępną, to jest złożone z 18 ekspertów organ traktatowy. Ci eksperci mają reprezentować różne systemy prawne, różne kontynenty. Wiemy, że w Organizacji Narodów Zjednoczonych jest tak zwanych 5 grup państw. I to też tak nie jest, że każda grupa ma jakieś gwarantowane miejsca, natomiast faktem jest, że tak, te wybory też mają do tych komitetów polegać na tym, że będzie pewna równowaga geograficzna, co do płci i tak dalej. Tak się składa, że w tej chwili, ja tę kadencję zaczynam od stycznia 2022, w tej chwili jest tylko jedna osoba ze wschodniej Europy, z tej grupy, która nie uzyskała reelekcji, co też powoduje, że od stycznia 2022 roku staje się, że będę też jedynym wschodnim Europejczykiem w tym komitecie. No tak czy owak, to jest ciało eksperckie, które zajmuje się monitorowaniem wykonywania przez państwa postanowień konwencji. Wspomniał Pan o monitorowaniu jako podstawowym, takim nadrzędnym zadaniu CERT, czyli Komitetu Narodów Zjednoczonych do spraw likwidacji dyskryminacji rasowej. Działanie to podejmowane jest właśnie na podstawie tej międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Ale spróbujmy sobie też odpowiedzieć na pytanie, jakie są też cele i założenia tej konwencji, na podstawie której komitet działa i czy te narzędzia, którymi komitet dysponuje, to właściwie takie drugie pytanie, one są skuteczne w zakresie monitorowania prowadzenia przez państw polityki w zakresie walki z dyskryminacją rasową? Interesujące i trudne pytanie, może o skuteczności za chwilkę. Najpierw był Pan uprzejmy zapytać o samą tę podstawę prawną. Otóż tak, powinniśmy spojrzeć na to w ten sposób, że ta rzeczywistość pierwszej, drugiej dekady po II wojnie światowej to był taki czas porządkowania, czas też radzenia sobie z problemami świata po II wojnie światowej, kiedy trzeba było też zbudować na nowo pewne struktury. Okazało się, że cóż, no, II wojna światowa była wstrząsem, niewątpliwie w wielu wymiarach, ale jednocześnie no, nie doprowadziła do tego, że czy w sensie politycznym, czy prawnym, świat nagle się otrząsnął i wszyscy zaczęli być dla siebie dobrzy. Niestety nie. I cóż, my to znamy już tylko z podręczników historii, ale znamy to, że przez wiele dekad obowiązywał w Republice Południowej Afryki tak zwany system apartheidu, segregacji rasowej, rasistowski system oparty na założeniu, że jedna rasa jest lepsza od innej. I tworzenie tej konwencji, o której mówimy, między innymi odbywało się w tej atmosferze potępienia apartheidu, ale nie tylko, bo są zjawiska, które były i które obecnie też obserwujemy, są na przykład akty antysemityzmu, to też są akty rasistowskie, są akty wrogości, akty segregacji. Chodziło o to, żeby społeczność międzynarodowa znalazła jakiś wspólny język, wspólny mianownik i aby można było umówić się w sensie międzynarodowym, czyli zawrzeć traktat, co do tego, że nie ma zgody na tego typu akty działania, tego typu politykę. I cóż, państwa, oczywiście to nie od razu Kraków zbudowano, czyli obecnie mamy 182 państwa strony, początkowo to była nawet nie połowa. W tej chwili prawie wszystkie państwa na świecie, tam jedno z takich większych państw, jedyne większe państwo, które nie ratyfikowało tej konwencji, to jest Malezja, ma takie pewne swoje powody, nie chcę w tej chwili zanudzać, ale rzecz w tym, że tak, to każdy traktat międzynarodowy jest też takim owocem swoich czasów.
dzisiaj jak czytamy tę konwencję, no to nam się też wydaje, no apartheidu już nie ma w południowej Afryce, może, no to może już w ogóle konwencja spełniła swoją rolę. No, otóż nie. Poza potępieniem apartheidu, tam jest też wiele innych rzeczy. Na marginesie jest osobna konwencja międzynarodowa, która dotyczy apartheidu, ale to zostawmy na bok. I teraz tak, pytał Pan o narzędzia i skuteczność. Otóż no myślę, że zawsze to jest trafne pytanie, kiedy mówimy o strukturach międzynarodowych, organizacjach międzynarodowych i to jest bardzo pytanie adekwatne, bo tak, to jest wspólny wysiłek międzynarodowy, polityczny, także finansowy. I dobrze jest o to pytać, tak? Co z tego wynika, jak pewne pieniądze są następnie wydawane na kwestie przestrzegania praw człowieka i tak dalej. Inna sprawa, że proszę wyobrazić, że z całego budżetu ONZ na prawa człowieka, na pewne tutaj działania struktury przeznacza się 3%, mniej więcej. Także cóż, no to nie jest, powiedzmy sobie, bardzo imponujący fragment budżetu ONZ. Ale wracając do pytania, co do narzędzi. CERT i inne komitety traktatowe, które już mają tutaj obowiązki wynikające z innych traktatów, zajmują się patrzeniem na ręce państwa. Czyli państwa mają składać sprawozdania w takim cyklu czteroletnim, no czasami niektóre się spóźniają, niektóre nie. Mają je weryfikować, zadawać bardzo takie specjalistyczne pytania i oczekiwać odpowiedzi, zwracać uwagę na pewne problemy, na jakieś wątpliwości. Następnie formułują rekomendacje, postulaty, zalecenia i też no, zajmują się sprawdzaniem, czy te rekomendacje znalazły pewien oddźwięk, czyli to jest mechanizm sprawozdawczy. Mamy też mechanizm skargowy. Nie wszystkie komitety go mają, czyli kwestia skarg indywidualnych. Akurat ta kompetencja komitetu, aby mogła być wykonywana, wymaga dodatkowej zgody państwa, czyli pewnej deklaracji takiej osobnej. Około 1/3 państw z tych 180 złożyła taką deklarację, no niecałe 60. Tych skarg zresztą nie było aż tak wiele. Wspomniał Pan na początku naszej rozmowy, że rzeczywiście rozpoznawalność tych ciał traktatowych nie jest wielka. Osoby, które się trochę bliżej interesują ONZ-em, prawami człowieka, pewnie o tych ciałach słyszały, ale cóż, one nie są aż tak obecne w przestrzeni medialnej czy publicznej. W każdym razie mechanizm skargowy istnieje, chociaż nie jest aż tak przeciążony w przypadku tego komitetu. Jest też mechanizm skarg międzypaństwowych. I tutaj powiem tylko tyle, że w 50-letniej historii tego komitetu skargi dopiero takie się pojawiły międzypaństwowe przed 3 laty, w 2018 roku. Państwa bardzo niechętnie w ogóle w systemie ONZ korzystały z tych mechanizmów międzypaństwowych, no bo wydaje nam się, że no, złożyć skargę państwo A na państwo B to nic wielkiego. No otóż nie, dlatego że złożenie takiej skargi to już jest symptom poważnego problemu w relacjach stronnych, w relacjach politycznych, no a tutaj mówimy o istotnej kwestii jak prawa człowieka. To też jest kwestia polityczna, chociaż staramy się, żeby na to spojrzeć obiektywnie. I chcę powiedzieć, że w tej chwili są takie zawisłe skargi międzypaństwowe, dwie złożone przez Katar przeciwko Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonym Emiratom Arabskim. One są w tej chwili w takiej fazie zawieszenia. No i trzecia, bardzo ciekawa sprawa, otóż skargę złożyła Palestyna przeciwko Izraelowi. Ponieważ państwo palestyńskie jest też członkiem CERT-u. Izrael nie chce tego uznać, uważa, że nie jest w relacjach dwustronnych z Palestyną. Tak czy owak taka skarga jest zawisła. Tylko jak już wspomniałem, CERT nie jest sądem. W związku z czym ta procedura międzypaństwowa, ona ma pewną funkcję koncyliacyjną, doprowadzenia do pewnego załagodzenia i do pomocy państwom w tym, aby się porozumiały. Ta sprawa jest w toku, ja zresztą tak ją śledzę jako obserwator, w sensie takim, że to jest bardzo interesujące zresztą zagadnienie i ta sprawa jeszcze nie jest rozstrzygnięta, więc mamy mechanizm skargowy. No i ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć przy tej okazji, ten komitet również na podstawie swojego dorobku, swoich działań przygotowuje takie interpretacje przepisów konwencji, tak zwane komentarze ogólne, ma czasami możliwość interweniować w trybie takim nagłym, jeżeli coś się dzieje złego, niepokojącego, może również wydać jakieś oświadczenie, czy wdrożyć taki mechanizm, domagając się od państwa pewnych wyjaśnień i odpowiedzi w trybie takim nagłym. No to są pewne mechanizmy wpływu, mechanizmy, nie powiem nacisku, chociaż czasami mogą być tak postrzegane,
bo jeszcze raz powiem, no tutaj nie ma metody sądowej. Tutaj nie jest tak, że się składa skargę, jest proces, jest wyrok. To, co znamy z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ogóle w prawach człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych jest więcej miejsca na takie podejście koncyliacyjno-prawno-polityczne. I tak to wygląda. Ten element prawno-polityczny, o którym pan wspomniał, widać na przykładzie Palestyny i Izraela, czyli w jaki sposób wykorzystuje się narzędzie międzynarodowe do działań politycznych w stosunkach międzynarodowych, czyli jest to ze strony tutaj Palestyny kolejne narzędzie sobie jakichś negocjacji czy zwracania opinii, międzynarodowej opinii publicznej na swoją sytuację. Ja bym jeszcze, panie profesorze, wrócił do kwestii rekomendacji, o których pan wspomniał, które komitet wydaje. Jakich obszarów, jakich dziedzin życia społeczno-politycznego te rekomendacje dotyczą, żeby umysłowić naszym widzom? Tak, otóż te komentarze, porządkujmy, bo komentarze dotyczą, to są general recommendations, to są też takie refleksje zbiorcze, że tak powiem. I one oczywiście mogą mieć związek z jakimś konkretnym obszarem praw i wolności, na przykład działalnością policji, czy też jakąś specjalną grupą osób, która jest szczególnie narażona na dyskryminację rasową, na przykład osoby pochodzenia afrykańskiego. Tego typu są komentarze. Natomiast rekomendacje, które są zawarte w takich konkluzjach po rozpatrzeniu sprawozdań, zależą od tego, co akurat zaniepokoiło komitet. Ja mogę powiedzieć tak, że to jest wiedza powszechna, wynikająca też z raportów. Ostatni raz Polska w 2019 roku poddała się tej procedurze sprawozdawczej i są tam bardzo szczegółowe też wskazania pewne natury instytucjonalnej. Na przykład w 2016 roku w Polsce uznano, że nie ma potrzeby, żeby już funkcjonowała taka Rada do spraw rasizmu, nietolerancji i ksenofobii. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły, no to trochę zaniepokoiło Komitet CERT, ale są tam też takie wskazania, rekomendacje dotyczące na przykład zakresu karalności mowy nienawiści w kodeksie karnym, zakresu niektórych przepisów też z tego zakresu i określone postulaty, rekomendacje. Także to bardzo zależy od tego, które państwo jest obecne, czy jest przedmiotem tej procedury. No bo cóż, no trochę inne też dylematy i problemy mogą się wiązać z naszą częścią Europy, trochę inne z Europą Zachodnią, jeszcze inne na przykład z kontynentem amerykańskim, jednym czy drugim. W każdym razie to jest bardzo uzależnione od sytuacji bieżącej, także od takiego dziedzictwa historycznego, bo no co tu dużo ukrywać, jednak są miejsca na świecie, w których to dziedzictwo postkolonialne, ale również takie negatywne dziedzictwo związane z niewolnictwem. Ono bardzo silnie wpływa nawet po 150 latach również na sytuację bieżącą, także w państwach, w których istniało niewolnictwo, ono jest czasami do dziś pewnym problemem związanym z tym, jak nawet po wielu latach i generacjach wpływa na współczesność. Panie profesorze, to przejdźmy właśnie do tej współczesności. Corocznie 21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, który upamiętnia masakrę w Sharpeville z 21 marca 1960 roku. Ja tylko naszym widzom przypomnę, że wówczas demonstranci protestowali przeciwko obowiązującemu prawu dotyczącemu przemieszczania się i kontroli ludności czarnoskórej. W czasie tej pokojowej manifestacji zginęło 69 uczestników, w tym 8 kobiet i 10 dzieci. Współcześnie ta dyskryminacja ze względu na rasę, kolor skóry, przynależność do grupy etnicznej, czy także wyznanie, o czym pan wspomniał w kontekście antysemityzmu, to jest wyłącznie problem krajów słabo rozwiniętych, krajów trzeciego świata, kraje tak zwane wysoko rozwinięte, dobrze średnio rozwijające się, też się z tym mierzą. Jak to wygląda? Może tak, powiem, postaram się w taki sposób uporządkowany, bo to jest kilka interesujących rzeczy, o których pan wspomniał. Rzeczywiście są takie zdarzenia, które wstrząsają sumieniem świata. Niestety te zdarzenia się dzieją także bardzo współcześnie. No, nie dalej jak rok temu mieliśmy do czynienia, to był 25 maja 2020 roku. Chodzi mi tutaj o zabójstwo George'a Floyda
Minneapolis, incydent, który też był taką iskrą na beczce prochu, można powiedzieć. Więc to są wydarzenia, które rzeczywiście wskazują na to, że świat ma problem. I to rzeczywiście nie tylko ten świat, nazwijmy go zachodni, świat generalnie jako taki, bo nie ma kontynentu wolnego od rasizmu. Tutaj dziś może nie będziemy mieli okazji, żeby bardzo szczegółowo powiedzieć o każdym problemie, ale to jest też problem rasizmu wewnątrz kontynentu afrykańskiego na przykład. Więc jak najbardziej jest to zjawisko, które występuje w bardzo różnych postaciach i odmianach. Chcę powiedzieć, że w 2001 roku była taka konferencja światowa w Durbanie, która przedstawiła ten program dotyczący zwalczania rasizmu, nietolerancji, ksenofobii. Były tam pewne kontrowersje z tym związane. Delegacja Stanów Zjednoczonych, Izraela nie mogła się do końca pogodzić z konkluzjami, opuściła tę konferencję wcześniej. Ale mówię o tym dlatego, że zbliża się 20. rocznica konferencji w Durbanie. Osoby, które tym bardziej by się interesowały, zachęcam, żeby sobie otworzyć tę deklarację, tam jest program działania i się zastanowić po 20 latach, co się udało, co nie. Ponieważ konferencja w Durbanie się skończyła w koniec sierpnia 2021, 10 dni potem były ataki w Nowym Jorku na World Trade Center i nie tylko, więc ten Durban gdzieś też został odrobinę przykryty medialnie, jeśli chodzi o to, co się działo potem. Ale generalnie, niestety, niewiele tam straciło na aktualności, jeśli chodzi o kwestie tej deklaracji z Durbanu. Chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Pan słusznie zauważył, że tych kryteriów dotyczących dyskryminacji konwencja przewiduje więcej niż jedno, bo tu mówimy, to jest konwencja o likwidacji dyskryminacji rasowej. Tam jest jeszcze mowa o kolorze skóry, tam jest mowa o urodzeniu, czy pochodzeniu i pochodzeniu narodowym, etnicznym. I tu jest, to jest rzeczywiście bardzo istotne, bo dyskryminacja rasowa ma bardzo różne też oblicza, różne przejawy. I zazwyczaj chodzi o te różnice w zakresie rasy, koloru skóry. Ja już tutaj pomijam, że rasa jest pewną konstrukcją taką bardziej socjologiczno-polityczną, ale to też zostawmy na razie. Chodzi mi o to, że to na pewno nie jest jakiś problem przeszłości. To nie jest problem lat 60., który już został zamknięty, rozwiązany. W nazwie konwencji mamy słowo likwidacja albo eliminacja. Bardzo się obawiam, że możemy nie doczekać czasów, gdy to zjawisko będzie zupełnie wyeliminowane. Natomiast to nie znaczy, że należy siedzieć i w tym zakresie nic nie robić. Trzeba działać. Trzeba działać. Trochę smutna diagnoza, ale jednocześnie taka nawołująca do działania, do aktywizacji, że tutaj właściwie z jednej strony działania prawne, międzynarodowe, instytucjonalne, a z drugiej strony też codzienność, z którą my się też mierzymy. Jak najbardziej, przepraszam, że panu przerwę, natomiast to jest tak, że rozmawiamy tutaj dwa dni po finale Mistrzostw Europy w piłce nożnej, prawda? Dokładnie tak. I tutaj, jak wiemy, no, ktoś wygrał, ktoś przegrał, tymczasem przegrana drużyna angielska nagle okazuje się, że tam to też wywołało jakieś hate speech, jakieś incydenty związane z dyskryminacją i z taką wręcz nienawiścią rasową wobec ciemnoskórych zawodników. Mamy 2021 rok, prawda? Wydawałoby się, że można oczekiwać trochę więcej jednak roztropności i rozsądku. No nie zawsze, więc takie rzeczy, ma pan rację, że to jest czasami pesymistyczne. No, z drugiej strony, tu mówiliśmy trochę o skuteczności, o efektywności. Są też dobre, pozytywne przykłady. Tak? Tutaj staramy się te dobre praktyki też uwidaczniać. Jak zwykle edukacja jest też tutaj kluczem, żeby jednak w tym kierunku prowadzić pewne działania edukacyjne, żeby nie było wątpliwości, że człowiek, który ma inny kolor skóry, ma inne pochodzenie narodowe, etniczne, tak? To jest dokładnie ten sam człowiek. Nas zresztą wiele by o tym mówić, natomiast ciężko czasami zrozumieć, dlaczego ta wiedza jest aż tak trudno przyswajalna. Zwłaszcza wydawałoby się właśnie, jak pan profesor powiedział, w XXI wieku, kiedy już pewne historie czy pewne sytuacje powinniśmy przepracować, odwołując się do starej i znanej maksymy, historia jest nauczycielką życia, ale wiemy, jak to niestety w praktyce wygląda, czy w praktyce jest. Przejdę troszeczkę, panie profesorze, teraz do dyplomatycznej kuchni.
pozwolę nazwać. Czy może nasze widzę pan profesor uchylić pewnego rąbka tajemnicy, oczywiście o okolicznościach wyboru, bo opisać, jak taki proces wyborów w komitecie właśnie wyglądał? Dobrze, znaczy tutaj tak, to nie są sprawy, które byłyby aż takie bardzo, bardzo tajne, chociaż tam wydaje się głosowanie pewnie jest, bo głosują państwa strony, prawda? Może tak, generalnie w tych wyborach no rzeczywiście kandydaci są przedstawiani przez państwa strony, każde państwo może przedstawić już jednego swojego obywatela. Kandydaci generalnie powinni się jakoś odpowiednio wypromować, natomiast tutaj spory ciężar i właściwie główny ciężar tych działań promocyjnych i działań polegających na tym, żeby zebrać pewne poparcie dla kandydata, spoczywa na Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I to chcę powiedzieć, miałem bardzo dobrą współpracę i z Departamentem Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, świetną współpracę z polskimi placówkami zagranicznymi, czyli przedstawicielstwami Polski przy biurach Narodów Zjednoczonych w Genewie i w Nowym Jorku. Te wybory się odbywały w Nowym Jorku, ale obie placówki też były bardzo sprawne, organizowały mi takie spotkania online z państwami, z ich przedstawicielami. Według różnych kluczy, bo czasami kluczem był jakiś region, czasami jakaś grupa ONZ. Wiemy, że to tak, rok 2020-2021 to będziemy je pamiętać jako lata COVID-u, więc tutaj nie miałem okazji do takich bezpośrednich spotkań z przedstawicielami państw. Pewne kontakty i pewne też tematy miałem okazję poznać, bo przez 5-6 lat pełniłem też rolę takiego eksperta w grupie roboczej do spraw ludności pochodzenia afrykańskiego. To jest jedna z tych procedur specjalnych. Natomiast to do samej kuchni, no dobrze, chodzi o to, że kandydatów, czy miejsc jest 9 co 2 lata. Pewną preferencją też cieszą się zwykle kandydaci, którzy się ubiegają o reelekcję, bo można być więcej niż raz w tym komitecie. I cóż, nie byliśmy pewni do końca, jak to będzie. Niektóre państwa bardzo aktywnie zabiegają swoich kandydatów i tu chcę powiedzieć, że tak było w przypadku Polski. Niektóre trochę mniej, na przykład bardzo dobra kandydatka węgierska obecna w komitecie. Niestety, z przykrością to mówię, nie uzyskała reelekcji. No, z przyczyn takich, że miejsc było 9, tak, i tylko tyle. Ale jednocześnie muszę powiedzieć, że są pewne emocje, które temu towarzyszą. To jest ciekawe, bo z jednej strony to powiedziałem też w rozmowach tutaj takich roboczych z placówkami dyplomatycznymi, że ja się oczywiście czuję czasami trochę tak jak jakiś produkt eksportowy, co jest bardzo miłe. Z drugiej strony też, no cóż, to jest wielki wysiłek służb dyplomatycznych, tak? Bo to jest kwestia pewnej promocji, zabiegania o poparcie, kwestia takich rozmów, które są prowadzone już bardziej nieoficjalnie. I w tym wypadku nie jest, to jest generalnie standard w tego typu działaniach. Muszę powiedzieć, że ja nawet do końca tego nie wiedziałem, teraz się dowiedziałem przy okazji tych wyborów, że polska dyplomacja, zresztą podobnie jak inne, mają wręcz specjalistów do spraw wyborów do różnych ciał międzynarodowych, takich election officers. Znaczy to nie to, że każda placówka, bo to też nie Nowojorska ma. W każdym razie przyznaję, że było to emocjonujące. Tu jeszcze na marginesie powiem, jeśli mamy minutkę, że ja czekałem tego 24 czerwca na wyniki, ja wtedy jechałem pociągiem do Krakowa i wsiadłem w Toruniu, jakby się jedzie 6-7 godzin. Jeszcze nie wiedziałem, jaki będzie wynik. No dowiedziałem się gdzieś, powiedzmy sobie, tuż przed dotarciem na dworzec kolejowy w Krakowie, także to Kraków mi się trochę będzie kojarzył z tym, ale przejeżdżałem przez Łódź, tak przy okazji chcę powiedzieć, po drodze. No tak czy owak jest to interesujące, a tak w ogóle to tak, mam nadzieję, że będzie może okazja kiedyś do jakiejś kolejnej rozmowy, może w jakimś panelu czy grupie, bo tam jest wiele do powiedzenia też o takich aspektach działania CERD-u, innych komitetów traktatowych. W tej chwili właśnie kończy kolejna sesja Rady Praw Człowieka i jak spojrzymy na listę tematów, na agendę, no tych problemów jest multum, które tego dotyczą. A polska dyplomacja w tej chwili też ma takie pewne swoje priorytety, też zabiega o pewne rzeczy w tych kwestiach prawno-człowieczych. Bardzo interesującym tematem są nowe technologie na prawa człowieka. Także
Mam pewną tutaj satysfakcję z tego, że mogę się tym zajmować, a jeśli będę mógł kiedyś jeszcze z Państwem o tym porozmawiać, to z przyjemnością. Chcemy sobie wykorzystać tą pana profesora deklarację na przyszłość z ogromną przyjemnością, tym bardziej, że tych wyzwań, jak już pan profesor wspomniał, w zakresie praw człowieka jest wiele z uwagi na zmieniającą się rzeczywistość i otoczenie, nie mówię tylko o otoczeniu międzynarodowym, ale także o naszym życiu społecznym, czyli właśnie wpływ na przykład cyfryzacji czy nowych technologii na naszą codzienność, co pandemia COVID-19 naoczniła w praktyce, gdy przenieśliśmy naszą całą sferę życia codziennego online. Wspomniał pan o tych wyzwaniach właśnie i także o tych działaniach polskiej dyplomacji, Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co się oczywiście pana wybór wpisał w szeroko w promowanie prawa międzynarodowego na forum ONZ, na forum międzynarodowym ze strony Polski. Teraz z uwagi na te wyzwania chciałbym dopytać pana, już kończąc naszą rozmowę także, jakie będą priorytety panu przyświecać w tej czteroletniej kadencji? Czy jest pan na etapie tworzenia, powiedzmy sobie, jakichś programów, sformułowań? Bardzo kolejne ciekawe pytanie, bo muszę przyznać, że rzeczywiście w rozmowach z tych wyborczych, z państwami, z dużymi grupami, ja wysuwałem pewne swoje takie pomysły na zasadzie pewnych obszarów, które mnie bardzo interesują i powiem o tym, że bardzo interesuje mnie obszar ochrony zdrowia w kontekście dyskryminacji rasowej. Uważam, że jest to obszar, na który trzeba bardzo zwrócić uwagę, nie tylko z uwagi na COVID, chociaż też spójrzmy, jakie nierówności czasami, do jakich nierówności, do jakich tutaj niepokojących zjawisk dochodzi w związku z tym, że bogata część świata jest zaszczepiona albo szczepi się, ta biedniejsza ma z tym problem. To jest kwestia... Tutaj przerwę panu, panie profesorze, przerwę dodam tylko, że szef międzynarodowego WHO, czyli był takiego sformułowania o nacjonalizacji szczepionek. Tak, o tym, że pewne nacjonalizm państw, szczepionkowy. Tak, nacjonalizm tak. Szczepionkowy, dokładnie tak. Pewne grupy państw, zwłaszcza tych zamożnych, bogatych, dążą do wyszczepienia najpierw swoich narodowości kosztem biedniejszych społeczeństw. To jest rzeczywiście temat, który zasługiwałby na osobną rozmowę, panel i tak dalej, bo to są bardzo ciekawe tematy rzeczywiście, co się dzieje, co można jeszcze zrobić, jakie są zagrożenia z tym związane. Jest ten mechanizm COVAX, kilka innych tematów. Natomiast tak, jeśli chodzi też o jeszcze drugi obszar, o który trzeba zwrócić uwagę, to jest coś, co z kolei nazywa się czasami rasizmem środowiskowym, tak? Environmental racism. To jest kwestia tego, że w debacie o próbie ratowania zmian świata przed skutkami zmian klimatycznych, kwestii degradacji środowiska, tam też ten czynnik występuje niestety, że występuje niekiedy pewne takie połączenie związane z tym, że nastawienie do osób o innym kolorze skóry, innej rasie, innym pochodzeniu czasami nakłada się na problemy także związane z degradacją środowiska. I to też jest dosyć ważne. Tutaj cieszę się, że pan o tym wspomniał, że prawo międzynarodowe jako takie powinno być też pewnym tutaj motywem przewodnim i taki mam zamiar. Tak? Ja generalnie uważam się za prawnika międzynarodowego, w sensie takim, że zajmuje się prawem międzynarodowym zawodowo, akademicko. A konwencja jest traktatem, jest umową międzynarodową. Także to też jest ciekawe, że można zobaczyć, jak ta konwencja pracuje, jak ona w praktyce się wdraża, czy jak jest wdrażana. Może jeszcze tutaj wspomnę o tym, no zobaczymy, co czas przyniesie, bo są 4 lata, więc to też jest ten odcinek czasu, który jak się spotkamy za 4 lata, to się okaże, co się udało, co nie. Natomiast zdaje się, że tam mam być, to wynika z pewnej rotacji, że osoba, która jest z grupy narodowej, też występuje w biurze tak zwanym, takim grupie 5-osobowej, więc tam prawdopodobnie będę chyba wiceprzewodniczącym tego komitetu od przyszłego roku. Ale tak czy inaczej, to jest tak, że tu nie chodzi o funkcje i tytuły, tu chodzi bardziej o to, żeby rzeczywiście jakąś cegiełkę dołożyć. To jest moja ambicja, żeby Boże w tym mechanizmie skargowym, który, jak wspomniałem, jest trochę zakurzony w CERD-zie, spróbować tam się trochę poudzielać. To jest oczywiście, tak, to jest praca, która wymaga trochę kompetencji prawniczych, trochę kompetencji takich społecznych, ogólnych, trochę tego, co nazywamy, pewnie tutaj znakomicie Państwo znają to określenie, takich soft skills, bo nie wszystko się da wymusić w tej sferze, a wręcz powiem inaczej, pewne rzeczy można osiągnąć koncyliacyjnie, no czasami trzeba być pryncypialnym, trzeba powiedzieć prosto z mostu, na czym polega problem z przestrzeganiem konwencji.
chociaż w gronie osób, które się zajmują dyplomacją, też wiemy, że zwykle się nie, znaczy nie zawsze wszystko można powiedzieć prosto z mostu, bo wtedy można coś jeszcze zepsuć. Ale kończąc też, chcę powiedzieć, że eksperci w tych komitetach traktatowych, no oni nie reprezentują państw, oni reprezentują samych siebie. I mamy pewien obowiązek tego typu, żeby tę niezależność i bezstronność dobrze wykorzystać, bo no, członkiem komitetu jednego czy innego się jest, potem się nie jest, a rzecz dotyczy tego, żeby próbować zmienić świat na lepszy. Po takiej konkluzji nie pozostaje mi już nic innego dodać. Życzę tylko powodzenia w takim układzie na nowym stanowisku od 1 stycznia 2022 roku, jak pan wspomniał. Wszystkiego dobrego. Deklaracja o tym, że temat kontynuować, jak najbardziej pozwolę sobie to, jak już powiedziałem, wykorzystać na przyszłość. Bardzo proszę i również jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że w tym świecie post-covidowym będzie okazja też do jakichś bezpośrednich tutaj spotkań. Życzę wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję za miłą rozmowę. Dziękuję i odsyłam do naszych mediów społecznościowych RODM, Lockie. Dziękuję bardzo.